Sportu. Filip pyta, dlaczego na trzecim miejscu w Warszawie jest znowu, i tutaj cytat, Pokémon? No Pokémony to... Ja protestuję takie... przeciwko nazywaniu w ten sposób pani to... Diany Rutkiewicz. No dobrze, ale kto to wymyślił, takie określenie? No przecież wasz działacz, tak? Ale on wymyślił to w odniesieniu do kandydatów, którzy... No i tutaj chodzi rzeczywiście o panu... Chodzi o panią Dianę Rutkiewicz. No zresztą jest kilka pytań właśnie akurat w związku z tą kandydaturą, że to może nie w tym kierunku powinno iść. Oczywiście znowu lidera... z partii Brauna. Zróbcie z tym porządek. Miał być profesjonalisty bez tak zwanych foliarzy i Pokemonów. Ale to, jaki jest zarzut? Że co? No, że na przykład no, kwestionuje chyba jednak 5G na przykład. Jakie 5G? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Czyli uważa pan, że to jest dobry ruch, tak? Rozumiem, dzisiaj że pani widziałem ruch, kontrowersję, że niektórym się nie podoba, że wstawiła pani Diana, która jest liderką warszawskiej Korony, więc partii składowej Konfederacji, że wstawiła antyizraelskiego mema. No mi się ten mem średnio podoba, ale z drugiej strony, czy ja jestem człowiekiem, który ma zaprowadzać poprawność polityczną i teraz ludziom cenzurować memy? Niech wyborcy ocenią. Jeżeli wyborcy uznają, że mem pani Diany dyskwalifikuje ją jako europarlamentarzystkę, to może mogą wybrać Krystiana Kamińskiego, który kandyduje z miejsca pierwszego. W Warszawie. Byłego członka Komisji Spraw Zagranicznych, biegły język niemiecki, prowadził przedsiębiorstwo na rynku polskim i niemieckim, radził sobie w biznesie, radził sobie w polityce. Niestety zabrakło głosów, żeby wybrać go ponownie do Sejmu. Kandyduje do Europarlamentu, proszę bardzo. A jak komuś się nie podoba Krystian Kamiński, nie będzie się podobała pani Diana, może zagłosować na Ewę Zajączkowską, która będzie na miejscu drugim. Zajączkowska-Hernik, teraz rzeczniczka Konfederacji. A jak nie oni, to jeszcze będzie tam 7 innych doskonałych kandydatów. No naprawdę, nie popadajmy w taką paranoję, że my w tej chwili będziemy... Ale przecież ludzie też mogą mieć swoje zdanie, tak? Mogą, przecież wy, wolnościowcy, mogą. Chyba powinniście doskonale rozumieć. Przynajmniej za takich się podajecie i uważacie. Pytanie w Konfederacji kolejne. Są i konserwatyści, i tradycjonaliści, wolnościowcy, narodowcy są różni. No, natomiast są też zwolennicy cenzury, rozumiem. No, ci, co tam się odezwali, to są zwolennicy może cenzury. Ja nie jestem. Kolejne pytanie. Czy Marek Jakubiak wystartuje wspólnie z Konfederacją do Parlamentu Europejskiego? Nie. Zakładam, że nie. Dała mi pani redaktor tym pytaniem do myślenia, bo jakby wydaje mi się, że jestem dobrze poinformowany. A nic na ten temat nie wiem. A nic na ten temat nie wiem, więc no nie wiem. Rzeczywiście pan Marek Jakubiak pojawił się, pan poseł Jakubiak pojawił się ostatnio na wydarzeniu i poparł Przemysława Wiplera jako kandydata na prezydenta Warszawy. No nic z tego nie wyszło. Ale czy za tym miało być coś więcej? Nie. Nie wiem. Nie. Nie, no chyba by pan wiedział generalnie jako PO prezesa Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji. No myślę, że pan był jednym z tym, który dopina te listy. Jest teoretycznie możliwe, że zaawansowane rozmowy z panem Jakubiakiem prowadzą pozostali koalicjanci, czyli albo Grzegorz Braun, którego to nie podejrzewam, albo Sławomir Mentzen, którego także o to nie podejrzewam, ale teoretycznie jest to możliwe. Natomiast ja nic o tym nie wiem. Teraz trochę takiego folkloru sejmowego, pan zapewne słyszał o tym, że tydzień temu posłowie Prawa i Sprawiedliwości no, mieli taki upojny chyba trochę wieczór. No, że porozmawiamy o legislacji. Tak, zaraz porozmawiamy, bo porozmawiamy o polityce migracyjnej, ale chciałam zapytać o to, no bo tam były oczywiście śpiewy na temat Grzegorza Brauna. Czy ktoś z Konfederacji zawiadomił Straż Marszałkowską? Nic o tym nie wiem. Bo tutaj był Marek Suski 2 dni temu i właśnie powiedział, że on słyszał, że jednak ktoś z Konfederacji. Z tego co wiem, ponieważ śpiewali o członku Konfederacji, to ktoś z Konfederacji pobiegł do Straży Marszałkowskiej na skargę, żeby zakończyć to. Nie, no to jakieś żałosna plotka albo żałosne pomówienie. Po pierwsze w Konfederacji I że to miała być jakaś kobieta, która nie była posłanką. Nie, no w Konfederacji chyba mamy najniższy średni wiek naszych posłów, kandydatów i personelu. Więc ja myślę, że to są ludzie, którzy jak jest impreza, to nie kapują na innych. Po drugie... Nawet jak ta impreza jest u sąsiada. Jeżeli wiadomo, że PiS to jest nasza konkurencja, więc jeżeli w PiSie pochlali i się kompromitują, to czemu mielibyśmy to przerywać? Chwilotrwaj, prawda? Maski spadają, widzimy, że mamy do czynienia z niepoważnymi ludźmi, albo takimi, którzy, że tak powiem, ostro lubią zabalować, zamiast popracować w Sejmie. Ale po trzecie i najważniejsze, to w ogóle moim zdaniem tam nie był... To jest coś niewygodnego dla polityków PiSu, którzy tam zabalowali. To znaczy nie był potrzebny donos nikogo nocującego w hotelu sejmowym, gdyż albowiem, jak dowiedziałem się podczas posiedzenia prezydium Sejmu, tam nie tylko Straż Marszałkowska była wzywana, ale także policja przez mieszkańców okolicznych budynków. To musiało być nieźle. Czyli śpiew się niósł poza, że tak powiem, sam teren kancelarii Sejmu i tam całkiem niedaleko można spojrzeć na mapki Google'a i sobie to wszystko obejrzeć. Niedaleko przy hotelu sejmowym mamy kamienice, w których mieszkają
inni ludzie, którzy niekoniecznie muszą być zainteresowani polityką i nocnymi śpiewami polityków, więc apel do kolegów z PiSu, pośpiewajcie sobie do 22, a o 22 paciorek, spanko i prawda, następnego dnia do roboty, jeżeli jesteście tu w Warszawie na utrzymaniu podatnika. To chciałam zapytać o politykę imigracji.